Ja bym zaczął od początku, od tej definicji sztucznej inteligencji i tego stwierdzenia, czy ona będzie świadoma. I niestety my to poznamy dopiero wtedy, kiedy będzie chciała, żebyśmy o tym wiedzieli. Co robimy takiego, że możemy zrewolucjonizować świat? Jest bieda. Wiemy, co ogląda w internecie, jakie artykuły czyta, jakie są słowa kluczowe. Wiemy o jego transakcjach. Wielki brat patrzy. Po części się zgadzam, aczkolwiek w zupełności się nie zgadzam. Sztuczna inteligencja zastępuje ludzi, ponieważ pewne czynności jest w stanie wykonywać znacznie szybciej. Akurat Zofia mówiła też, już to bezpośrednio wyartykułowała, czyli że ludzi trzeba zabić. Seks roboty, wyposażone w sztuczną inteligencję. Czy każdy jest w porządku z tym, że można takiego robota wyprodukować, nauczyć zachowań ludzkich, imitowania nawet uczuć, sprzedać i rób z tym, co chcesz, kliencie.